Jeśli chodzi o statystyki, rekordowe ilości postępowań upadłościowych w Polsce sięgały kwoty około 1000 postępowań rocznie, ponad 1000. W obecnym czasie od dłuższego już okresu stabilizuje się to na poziomie około 600-700 otwieranych postępowań upadłościowych w ciągu roku. Niemniej te statystyki nie do końca obrazują kłopoty polskich przedsiębiorstw i to, co się z nimi dzieje. Bardzo dużo postępowań, które faktycznie wykazują się już niedoborem majątku, jest prowadzonych w ramach likwidacji według przepisów kodeksu spółek handlowych i wykreślanych z KRS-u w drodze działania likwidatora. Te postępowania w większości wypadków zaspokajają wierzycieli na wyższym poziomie niż postępowania upadłościowe, niemniej jednak one powinny toczyć się już w procedurze upadłościowej. Dowodem na to są postępowania chociażby w takich krajach jak w Niemczech czy we Francji, gdzie tych postępowań jest kilkanaście razy więcej na poziomie 10-15 tysięcy postępowań w kraju, który jest na przykład tylko dwukrotnie od Polski większy. Nie odzwierciedla to populacji przedsiębiorstw w danym kraju, nie odzwierciedla stanu gospodarki, a więc wskazuje na to, że to w Polsce nie do końca właściwie stosowane były przepisy upadłościowe i nie były stosowane jako taki wentyl racjonalnego wyjścia przedsiębiorcy z kłopotów i otwarcia z nową kartą nowej działalności przez takiego przedsiębiorcę, czyli zastosowanie polityki nowej szansy. Natomiast raczej była to taka ostateczność, która po prostu prowadziła tylko i wyłącznie do zamknięcia przedsiębiorstwa.